Borysek. Hej. Dzień dobry kochani, witam wszystkich na kanale La Panda. Mam dzisiaj dla Was taką fajną mikołajkową czapeczkę, ponieważ no, zbliżają się święta i myślę, że nasze dzieciaczki potrzebują mikołajkowych czapek i generalnie mikołajkowych ubranek. Także zrobiłam taką, zaraz Wam ją zmierzę. Czapeczka jest bardzo, bardzo prosta. Tu ma tylko ściągacz. Tutaj jest robiona prosto, tutaj oczka są gubione. No i oczywiście można sobie ją dowolnie modyfikować. Możecie sobie zrobić taki no, przedłużony tutaj ten czubek, żeby on tak fajnie zwisał, jeżeli dziecko jest większe. To jest robione z włóczki tej co zawsze, czyli Alize Baby Best na drutach numer 3. I jest na obwód głowy mniej więcej 44-46 cm, nawet myślę większa troszkę, bo ona tutaj się rozciąga. Ale jak zrobicie na drutach numer 4 albo 5, to no oczywiście będzie większa. Ja ją Wam zaraz tutaj zmierzę, jak ona wychodzi. Szerokość bez rozciągania to jest tak, no powiedzmy 18 cm. Teraz długość czapeczki. Sam ściągacz ma 5 cm z jednej strony. Długość tak tutaj, no pod pompą, tutaj do ściągacza to jest 22 cm. A całość to jest no 27 powiedzmy. Tutaj w najszerszym miejscu jeszcze powiem, ile jeszcze tutaj jest do najszerszego miejsca. O, w ten sposób. Od ściągacza 10 cm. W całości 15. I szerokość tutaj w tym miejscu takim przed zwężeniem. No to jest przed zwężeniem. No 18-19 cm. No, także taką fajną mamy czapeczkę. Ona tak będzie, o, tak na główce będzie się zawijała, żeby tak ładnie ten pomponik tutaj zwisał. Nie jest za długa, gdyż to jest małe dziecko. No więc jemu to będzie przeszkadzać, ale jak macie większe dzieci, możecie sobie to zrobić takie długie, żeby ten pompon był tutaj na dole, powiedzmy. Też widziałam takie czapeczki, bardzo fajnie wyglądają. No cóż, kochani, to zapraszam Was oczywiście do subskrybowania kanału, polubiania filmów, pisania komentarzy. Będę się starała spełnić Wasze prośby, no ale powiem Wam szczerze, że ostatnio tyle jakoś narobiłam i jeszcze kombinezon robię, także no nie wiem, czy się z wszystkim wyrobię. A to zaraz święta będą, no ale po świętach myślę, będziemy działać dalej. Także cóż, zapraszam Was na film. Chciałam jeszcze powiedzieć i przypomnieć o playlistach, które tutaj na dole w opisie filmu, jak go otworzycie, to się pokażą. Tam są ubranka poukładane według rodzajów. I utworzyłam też taką playlistę Christmas, gdzie będę wkładać też, kopiować linki do wszystkich właśnie świątecznych ubranek, gdyż zamierzam jeszcze ich troszkę zrobić, no może jeszcze już nie teraz, przed tymi świętami, ale na przyszłość, więc jak będziecie mieli ochotę Wasze dziecko świątecznie ubrać, to też będzie to wszystko na osobnej playliście, żeby Wam było łatwiej szukać. Druty numer 3, włóczka Alize Baby Best. Nabieramy sobie na druty 84 oczka.
Teraz wyciągamy sobie jeden drut i musimy podzielić na pół naszą robótkę. Mamy 84 oczka, to będzie po 42 oczka na każdą stronę. Czterdzieści dwa będzie tutaj i dzielimy sobie w ten sposób, żeby tutaj była taka przerwa, gdyż będziemy robić naokoło. O. Musimy sobie wyciągnąć, aby dwa druty były obok siebie. Jak najbliżej. I teraz pierwsze oczko z tego pierwszego druta zakładamy sobie na drugi drut, a oczko z drugiego druta, to które było wcześniej pierwsze, teraz jest tutaj drugie, przeciągamy nad tym oczkiem, które założyliśmy. I zakładamy je na drugi drut. O. I teraz ten drut sobie wyciągamy, ale nie do końca, żeby tutaj nam została taka pętelka, gdyż będziemy przerabiać naokoło. Nie chcemy, żeby nam się tutaj, no chcemy mieć tutaj w dwóch rządkach. I przerabiamy sobie ściągacz, natomiast przerabiamy naokoło ten ściągacz, więc robimy oczka od dołu. Pierwsze oczko sobie możemy tutaj zrobić od tej strony, żeby nam tutaj coś nie spadło. Oczko prawe, i teraz oczko lewe, ale następne już robimy od dołu. Oczko prawe, oczko lewe. I w ten sposób przerabiamy sobie tutaj do końca. Pierwszą stronę mamy już przerobioną. Odwracamy. I teraz ten drut sobie ciągniemy, gdyż będziemy przerabiać teraz na tym drucie. A ten drugi sobie wyciągamy. Tu skończyliśmy na oczku lewym, tak, czyli znowu zaczynamy od prawego. I już pierwszy rządek mamy przerobiony.
Teraz zaczynamy drugi rządek i przerabiamy go dokładnie tak samo, czyli oczka prawe, oczka lewe, oczko prawe, oczko lewe. I róbcie sobie ten ściągacz. Ja tego ściągacza zrobię razem 16 rzędów. Także róbcie sobie dookoła 16 pełnych rządków ściągacza. Tu jest początek rzędu, gdzie jest ogonek. I jak zrobicie 16 rzędów, to się spotkamy i będziemy robić tak. Przerobiłam 16 rządków. Teraz będziemy robić rządek 17. I w rządku 17 będziemy robić też ściągacz, tylko nad oczkami prawymi będziemy robić lewe, a nad lewymi prawe. Robimy to dlatego, żeby nam tutaj powstało takie, będziemy zawijać ten ściągacz, żeby był taki mankiecik i żeby to nam się ładnie to zawijanie utrzymywało. Czyli mieliśmy najpierw oczko prawe, zaczynaliśmy od prawego, to teraz robimy tutaj oczko lewe. A następne było lewe, to robimy prawe. I to prawe dla ułatwienia robimy w tą stronę. Czyli lewe, prawe. Oczko lewe, oczko prawe. Oczko lewe, oczko prawe. I tak sobie przerabiamy do końca rządka. I teraz przerabiamy z drugiej strony, tak samo, czyli pierwsze było oczko prawe, to przerabiamy tutaj oczko lewe, a następne oczko prawe. Oczko lewe, oczko prawe i tak do końca rządka. I to był rządek 17. I teraz przerabiamy sobie znowu ściągacz, tylko tym razem już nad oczkiem lewym przerabiamy lewe, a nad prawym prawe. Czyli wracamy do normalnego ściągacza. Pierwsze oczko mieliśmy lewe, czyli przerabiamy tutaj oczko lewe. Następne jest oczko prawe i teraz przerabiamy już je od dołu, tu za przednią ściankę. Oczko lewe, oczko prawe. Oczko lewe, oczko prawe. I w ten sposób sobie przerabiamy. Ja jeszcze nie wiem, ile tych rządków przerobię. Prawdopodobnie będzie ich, to był pierwszy, ten 17. Teraz robimy 18, czyli to już jest drugi. I oprócz tych dwóch myślę, że jeszcze 13 albo 12, ale to Wam powiem, jak skończę. Razem przerobiłam tutaj 13 rządków. Czyli tu mieliśmy 16, a tego drugiego 14 rządków. No i teraz jak sobie zawiniemy, tutaj jest taka granica jakby i to nam po prostu będzie się ładnie trzymało.
Tutaj jest troszeczkę mniej, gdyż nie chcę, żeby ten ściągacz spod spodu tak wychodził. Po prostu on się będzie trzymał i będzie tutaj ładnie przykrywał. Przepraszam. I teraz bierzemy sobie czerwoną włóczkę i będziemy już robić tą właściwą część czapeczki. Teraz coś tutaj. Dzielimy sobie na pół. Ja na razie to podzielę jakkolwiek, bo mi tutaj uciekło. Ale dzielimy dokładnie na pół. I teraz bierzemy sobie czerwoną włóczkę. Tą białą już sobie możemy obciąć. I przerabiamy oczkami prawymi od dołu, tak jak wcześniej, gdyż robimy naokoło. I po prostu cały czas robimy teraz oczkami prawymi, czerwoną włóczką dookoła. Ja zaraz powiem, ile tych rządków należy zrobić. Przerobiłam 25 rządków. I teraz będziemy naszą czapeczkę troszkę zmniejszać. I będziemy ją zmniejszać w 6 miejscach. To jest tak, tu, tu i tu. I po drugiej stronie też tak samo tu, tu i tu. No i zmniejszamy ją w następujący sposób. I teraz tak. Przerabiamy sobie najpierw 12 oczek. I teraz 13 i 14 oczko przerabiamy sobie razem. Tu możecie sobie włożyć marker. Jeżeli komuś to jest potrzebne, bo jakby będziemy zmniejszać zawsze z tej strony. I teraz znowu przerabiamy 12 oczek. I znowu 13 i 14 oczko przerabiamy razem. I tu znowu sobie wkładamy marker. I znowu przerabiamy 12 oczek. I 13 i 14 oczko przerabiamy razem. I z drugiej strony robimy to samo, czyli przerabiamy sobie 12 oczek.
Po czym 13 i 14 oczko przerabiamy razem. Tu sobie wkładamy marker. I znowu przerabiamy 12 oczek. Trzynaste i czternaste oczko przerabiamy razem, wkładamy marker. Przepraszam. I teraz znowu przerabiamy 12 oczek. I 13 i 14 oczko przerabiamy razem. Czyli tu w tym rządku sobie zmniejszyliśmy. I teraz będziecie robić tak, że przerobicie sobie dwa rządki prawymi oczkami normalnie, po czym znowu zmniejszacie. Tylko teraz zmniejszaliście 14 i 13 oczko robiliście razem. Tak, a 12 przerabialiście, to w następnej serii zmniejszania będziemy przerabiać jedno oczko mniej, czyli 11 oczek i będziemy zmniejszać 12 i 13 razem przerabiać. I potem znowu dwa rządki i znowu zmniejszamy, czyli wtedy już przerabiamy 10 oczek i 11 i 12 przerabiamy razem. Jeżeli tu będziecie mieć marker, to zawsze z tej strony przed markerem będzie zmniejszanie. No i tak na razie przerabiajcie, ja powiem, ile na tą wysokość tego zmniejszania należy robić, jak przerobię. Ja zmniejszyłam jeszcze 7 razy, czyli razem z tym pierwszym zmniejszeniem 8 razy zmniejszaliśmy. I na drucie powinno nam zostać 36 oczek. I teraz musimy sobie porobić troszeczkę bez zmniejszania. Także w tej chwili przerabiamy normalnie oczkami prawymi dookoła, tak jak wcześniej. A ile rządków, to Wam powiem, jak przerobię, tak? Także przerabiajcie sobie kilka rządków po prostu dookoła oczkami prawymi. Ja przerobiłam tutaj 5 rządków tym razem. I w tym rządku znowu sobie będziemy zwężać. I teraz bierzemy sobie 4 oczka, bo już doszliśmy do takiej ilości. Przerabiamy 4 oczka, a 5 i 6 robimy razem. Znowu przerabiamy 4 oczka, a 5 i 6 robimy razem. Przerabiamy 4 oczka. A 5 i 6 robimy razem. I tak samo przerabiamy sobie z drugiej strony. I potem znowu robimy 5 rządków. Znowu w ten sam sposób zwężamy. I potem zobaczymy. No więc zrobiłam. I teraz ja w zasadzie przerobię tylko jeszcze jeden rządek za tym ostatnim zmniejszeniem. I będę już czapeczkę zakończać. Wy możecie sobie zrobić, jak chcecie, dla większego dziecka to dłuższą. No wtedy ten bąbelek będzie tak fajnie niżej wisiał. No ja natomiast robię dla maluszka, więc chcę krótszą tą czapeczkę. Czyli po ostatnim zwężeniu przerabiamy sobie jeden rządek oczkami prawymi.
O, na tym ja już zakończę czapeczkę. Tak ona wygląda. Czyli utnę sobie tutaj włóczkę już. Oj, 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 coś mi tu uciekło, nie. Dobra, i teraz wiecie co? Teraz sobie tą czapeczkę będę zakańczała. Będę to robić szydełkiem. Tylko zacznę od tej strony, żeby było to wygodniej. Muszę sobie te wszystkie oczka przerobić na szydełko. Przełożyć. Ciasno. Oj, tu coś mi się zahaczyło. Jest ostatnie, ostatnie. Oj, trochę tak mi to źle wyszło. Mogłam to zrobić inaczej. Nie, tutaj jest ostatnie. I po prostu muszę je po kolei przeciągnąć przez te wszystkie oczka. Tylko tu trzeba uważać, żeby nie zahaczyć, więc można sobie tutaj na początku pomóc ręką, o tak po kilka. No, gdzie mam to oczko? Tutaj ono jest. O, po kolei. No, coś mi się wszystko nie wciągnęło, no trudno. No, trudno się mówi, zrobimy tak. O. Teraz trzeba to włożyć do środka. Mi się tutaj włóczka rozdwoiła, ale nie chce mi się już tego poprawiać. Teraz tu i tak będzie pompon. W sumie to wezmę do środka. O. Sobie zwiążę. I tutaj sobie można to jeszcze jakoś zabezpieczyć. O. Żeby nam się nie rozwaliło. I tu sobie jeszcze można to związać. I tak nasza czapeczka wygląda. O. I ona będzie tak fajnie opadała. I tu będzie pomponik.
Także ja ją zaraz dokończę i Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. I tak, kochani, nasza czapeczka wygląda, jak już jest gotowa. Zrobiłam pomponik, przyszyłam go i jest już gotowa do użytku przez mojego wnuczka. Mam nadzieję, że również sobie taką zrobicie. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. I no cóż, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, polubiania filmików i robienia wszystkiego ze mną. A teraz już do widzenia i do następnego filmu.